szykuje się bardzo ciekawa eksploracja. Tutaj też otwarte. Nie wiadomo, od czego zacząć. Czy tu będzie otwarte? Nie wiem. Wejście główne. Tak. Tutaj całkiem ciekawa szafa. Kaloryfer. To miejsce jest nazywane domem z fortepianem. Zapewne gdzieś tutaj znajdziemy ten instrument. Ale póki co nic nie widzę. Slajdy. Zresztą chyba wszędzie. Jest i fortepian. Kurde. Powiem, że już troszkę porozwalali tą miejscówkę. Zapewne fortepian już nie gra. Wow, ale dźwięk. Że zaraz zrobimy tutaj podkład muzyczny, będzie już gotowy. Nie chcą odbijać. Dźwięk ma niesamowity. Nie wiem, czy to tak słychać, jak ja to słyszę, ale naprawdę piękny dźwięk. O kurde, co tu się wydarzyło? Zobaczcie, aha, tu jedno piętro spadło całkowicie. Ciekawe, czy da się tam wejść do góry. A tutaj co? Wyszliśmy na zewnątrz. Tutaj wejście z drugiej strony. O kurde. Zobaczcie, ile węgla. Węgiel i brykiet. O kurde, jedna zima palenia. Poddasze. Przystrych. Sprawdzimy, czy nic tutaj nie czyha na mnie. Stare zdjęcia. Być może tej rodziny, która tu mieszkała. Jakaś dziewczynka. Trzeba uważać. Zobaczcie, ta część się zawaliła. Kusi, żeby pochodzić tutaj, ale nie wiadomo, czy to nie runie wraz ze mną. Chłopaki. Thank you.
Nie widzę tutaj nic interesującego, dlatego będziemy schodzić na dół. Zobaczymy resztę pomieszczeń. Jak widzieliście, posiadłość jest bardzo duża. Więc być może coś jeszcze zobaczymy fajnego pod fortepianu. A tutaj co? Jakieś chlebiki. Ile lat stoi opuszczona, ale z tego co widzę, to bardzo długo. Zdążyliśmy troszkę rozwalić. A, weszliśmy tutaj. Z powrotem. Dobra, idziemy zobaczyć na górę. O ile będzie wejście w ogóle. Jest. Bardzo dobrze. Może góra będzie bardziej zachowana. O, tu trochę zostało wyposażenia. Ten już jest naprawdę stary. Zejście na dół. A, tutaj co widzieliśmy z góry. Dobra, tu nie będziemy schodzić. Na pewno mnie widział, bo oświetliłem całe piętro. O, jesteśmy chyba w salonie. Zobaczcie, ile kaset VHS. Czyżby to właściciel? Kto wie? Telewizor drugi. Płyty winylowe. Kolekcja kamyków. O kurde. Tutaj najwięcej zostało rzeczy. Tylko już wszystko w zasadzie rozwalone. To jakieś trunki. Ktoś sobie tutaj imprezę zrobił. No nieźle. Kalendarz. 1994 rok, wow! No to nieźle. Co tu się działo? Chyba tusze rozwalone, tak. Komuś się ewidentnie nudziło. Dobra. Trzeba sprawdzić jeszcze garaż. Może w garażu coś zostało, ale ładna klatka. Idziemy na dół.
tu też nic ciekawego. Witek Lingen. Idziemy do garażu. A z garażu zobaczcie to łóżko sprężynowe. Pusty. A drugi. O kurde, tutaj też węgiel. Powiem wam, że ktoś by ogrzał nie jeden dom. Stodoła. O kurde. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj gigantyczne drzewo. Najbardziej się obawiam, że tu będą jakieś lisy albo inna dzika zwierzyna. Będziemy stąd spierdzielać. Tu nie ma nic. Tu też. Dobra, zobaczymy jeszcze do końca i będziemy stąd wychodzić powoli. Wszystko puste. Troszkę się spóźniłem. Jak zwykle. Co to za sprzęt? Kurde, powiem wam, że bardzo dużo pomieszczeń różnych. Dość spore gospodarstwo. Dobra, wychodzimy stąd. Liczyłem, że będzie o wiele więcej Liczyłem, że będę miał więcej wam do pokazania. Ale nie zawsze się udaje dotrzeć na czas. Coś mi tu łazi. Serio. Dobra, idziemy stąd. Ale ten dom wygląda mroczny. Miałem tu zrobić rano eksplorację, ale dobrze, że przyszedłem teraz. Siedziałbym całą noc, a nie wiem naprawdę, czy byłoby warto. Dobra, najwyższa pora zakończyć eksplorację nocną. Mam nadzieję, że nie baliście się za bardzo. Ja powoli stąd uciekam. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej mojej wyprawie.